Jak przebiegają przygotowania do ćwierćfinału play-off z Olimpią na Wysocz? Już w sublecie wróciły nam zawodniczki ze skrępowania kadry. Termin już mamy dosyć napięty, trenujemy aż do piątku, później rozjeżdżamy się na krótkie święta, wracamy i przygotowujemy się do tych najważniejszych już dla nas meczów. Ciężko było zorganizować zajęcia bez kadrowiczek? Na pewno ciężko, choćby z tego powodu, że ciągle no wiadomo, że jest nas mało. I wyjazd 5 kadrowiczek stworzy nam dodatkowe problemy, ale przyzwyczailiśmy się już do tego i nauczyliśmy sobie z tym radzić. Wiadomo, kiedy do gry wróci na przykład Valentina Nesceruk? Wale już wchodzi powoli w trening, ale tak naprawdę no, wymaga to jeszcze trochę czasu. Trudno jest mi na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy w tym sezonie udaje się zagrać. Czego mogłabyś życzyć lubelskim kibicom przed tymi świętami wielkanocnymi? Ja myślę, że jak zawsze wszystkim spokoju, odpoczynku, tak żeby te święta były wyjątkowe, rodzinne, a po świętach, żebyśmy my dostarczali im jak najwięcej emocji. Jakby zachęciła lubelskich kibiców do przyjścia na ten pierwszy mecz ćwierćfinałowy play-off? Ja myślę, że to będą zupełnie inne spotkania niż te, które rozgrywaliśmy w końcówce rundy zasadniczej. To są dla nas bardzo ważne mecze, a myślę, że zespół z Nowego Sącza też niejednokrotnie pokazał, że tanio skóry nie sprzeda. Potrafił się postawić naprawdę wymagającym rywalom, także myślę, że można oczekiwać dobrych pojedynków. Dzięki serdecznie.